pociąg osobowy z Katowic do Warszawy Wschodniej. Na początku sprawdź łączność z dyżurnym ruchu. Witam bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowica, to jest pierwszy odcinek symulatora SimRail. I dzisiaj poprowadzimy sobie pociąg ED250 w relacji Katowice, Warszawa Wschodnia. Mamy w tej chwili 30 klatek. Niestety mój sprzęt nie pozwala na więcej podczas nagrywania. No cóż. Ja też nie chcę nie wiadomo jak schodzić z ustawień graficznych. No i w takim razie otworzymy sobie drzwi. Otworzymy sobie drzwi. Jeszcze tylko jedną rzecz sprawdzę. Dobra. Wchodzimy przez drzwi. Lewym klawiszem myszy wszystko robimy. No i tak samo lewym zamkniemy te drzwi. Na chwilę jeszcze wejdziemy sobie do przedziału pasażerskiego, aby pokazać Wam, drodzy Państwo, jak to wygląda w środku. Wiem, że już na pewno ktoś nagrywał ten symulator. Wiem, nie jestem pierwszy. Ale cóż, praca nie powstrzymała od tego, aby być pierwszą osobą nagrywając. O, chyba jakiś przedziały też są. Ja nie wiedziałem, że w Pendolino mają przedziały. Szczerze. Dobra, podbiegnijmy trochę, żeby się nie opóźnić czasem. I tak, po prawej stronie mamy tu podpowiedzi. Podpowiedzi na ten. No, na temat prędkości i takich innych rzeczy. Oczywiście my nie będziemy z tego korzystać. W ogóle zastanawiam się nad tym, czy mam dobrze ustawioną kamerkę. Coś mi się wydaje, że lekka za wysoko. Nie wiem, co się zrobiło. Teraz powinno być troszkę lepiej. Mam taką nadzieję. A jeśli nie w tym odcinku będzie dobrze, to będzie dobrze ustawiona w następnym. Załączmy sobie baterię w takim wypadku. Te podpowiedzi sobie schowajmy. Oczywiście jedziemy na strefę ETCS, no niestety nie ma tu ETCS-a w tym pociągu. Na razie nie dodali tego. To wtedy sobie załączymy, tak? Tylne dajemy na PC5, przednie na PC1. Nie będziemy robić manewrów. Tak, załączymy sobie kabinkę. Skasujemy SHP. Włączymy obwody sterowania. Podniesiemy pantograf tylny. Patrzymy się, aż się podniesie. Powinno się tu nam zapalić kontrolka. Wszystko jest w porządku. Prąd mamy. Więc poklikajmy. Z czasem jak tylko się nie kliknie i się nie odkliknie, to nie chcę hamować elektrodynamicznie, nie wiem czemu. I załączmy wyłącznik szybki. Sprawdźmy. Wyłącznik szybki się załączył.
czy jest w porządku największym. Zgłośmy się do dyżurnego. Katowice do 4500, próba łączności. Katowice na odbiorze, słychać dobrze. Katowice 4500 jest gotowe do drogi. Dziękuję, podaję semafor. Jan hamulec, zadajemy w pozycję jazdy, hamulec sprężynowy. Wyłączamy. Dajemy na sternik kierunkowy na tryb do przodu. Ograniczenie prędkości. To znaczy prędkość zadaną na tempometr, nie? Dajemy sobie na 40 km na godzinę. Tyle, ile możemy jechać od semafora. I nadajemy mocy. I ruszamy tak. W kierunku stacji Katowice. Z tego, co kiedyś pamiętam, to mówili, że nie przekracza się 200 kN w Polsce. To znaczy, to było kiedyś jeszcze, jak oglądałem te pierwsze testy jakiś lokomotyw, czy to właśnie nie było, to Pendolino, nie, to chyba husarze wtedy testowali. Bądź się nie mylę. Właśnie oni mówili, żeby nie przekraczać tego. Zmienimy sobie kanał radiowy. I była jazda bezprądowa, no to jazda bezprądowa, tak. Szlakowe 70 km na godzinę. Dobrze, mamy pozwolenie na jazdę prądową. Jakieś lekkie przecinki, no jak mówię, no mój komputer, no już dziadek, można powiedzieć. Już tam czasem wariuje też, no ale no cóż zrobimy, nic nie zrobimy. Nic na to nie poradzimy. Dalej jakieś odcinki będą się pojawiały. Oczywiście i transmisję z maszyny też może zrobimy jakieś w tym tygodniu. To znaczy w tym tygodniu. Dla was to już był poprzedni tydzień. Przed tym, co ja mówię o tej transmisji. Widzicie, i hamulec elektrodynamiczny działa. Możesz się już zatrzymać. Bardzo mnie to cieszy. No, w miejscu nie stanę, nie? Trzeba zwolnić. W jakimś tam tempie. I otwieramy lewe drzwi. I się otworzyły. Możemy to nawet zobaczyć, o, ludzie wsiadają. Semafor wyjazdowy mamy podany. Maszynisto, uważaj na sygnał stój. Sprawdź aktualny rozkład jazdy. O, semafor się świeci. Na 40, przy czym przy następnym też do 40. 4500, gotów do odjazdu. Jesteśmy gotowi do odjazdu, więc zamykamy drzwi. A lampeczka nam ładnie zgasła. Więc luzujemy. I zadajemy moc. Chwilę trzeba poczekać od zadania tej mocy. On tam się do końca odhamuje i wtedy ruszy. Nadajemy moc. Światełka się świecą. Tutaj mamy szybę brudną. Gdzieś tu było. Wiecie, ręczka? Wyskiwacz. A ona dalej brudna. Musiałem na chwilę zminimalizować symulator, bo mnie wzięło. Z
zachręciło coś w nosie. No i wyjeżdżamy sobie ładnie z Katowic. W kierunku stacji Sosnowiec Główny, gdzie jest nasz następny na nowy post. Szlakowo 100 na godzinę zaraz będzie. No i tak musimy wyjechać za semafory wjazdowe do stacji Katowice, aby móc się rozpędzić do tej prędkości według przepisów kolejowych. Sygnał obowiązujący na semaforze obowiązuje do końca stacji, tak? Do końca obwodu stacji. Stacja rozpoczyna się właśnie od semaforów jazdowych, więc cały pociąg musi za nie wyjechać, aby móc się zacząć rozpędzać do wyższych prędkości. Rozpędzamy się. W takim wypadku. Na prędkości 100 km na godzinę. Dajemy sygnał baczność. Czemu 70? To się stało, panie 70? Nie widziałem żadnej informacji o 70 tutaj. No właśnie. No nie jakieś te 70 też ja tu oszukano. Jeżeli była, jeśli była, to możecie mnie poprawić w komentarzach, że ja czegoś po prostu nie zauważyłem. No już widziałem różne dziwne rzeczy, na przykład kiedyś mi to pokazywało ograniczenie do 20, bo na zastępczy miałem wjazd. I kazali mi ograniczyć prędkość do 20 na godzinę. Z niewiadomych przyczyn zresztą. A na zastępczy trzeba jechać z prędkością ograniczoną do 40 na godzinę. Z tego co mi bynajmniej wiadomo. Dobra, jazda bezprądowa to bezprądowa. Nie mamy zezwolenia na jazdę prądową.
Ograniczenie prędkości by było, ale jakbyśmy zjeżdżali gdzieś w lewą, w prawą stronę, czy w lewą, już nie widziałem dokładnie, ale chyba w prawą, nie? Tak, bo tu jest rozjazd. Rozjazd w prawo. Nic inno. Baczność. Trzeba zapadać. O i kolejny semafor jest. No stój. No dobra, bo my tu już w perony wjeżdżamy. Więc hamujemy w takim wypadku. I stoimy. Otwieramy drzwi. I na koniec tego odcinka pójdziemy sobie jeszcze zobaczyć, jak wygląda pociąg zewnątrz. Tak, wiem, że można klawiszem sobie, skrótem klawiszowym wyjść z pociągu oczywiście, ale no, dla mnie lepiej się wychodzi po prostu przez drzwi. Po prostu jest to bardziej realne według mnie. Pięcią zobaczył wagon gastronomiczny, ale niestety, no, przez te drzwi nie można wejść. Szkoda. Siedem wagoników, członów. Zawsze tu był włączony napisany numer pociągu, a teraz piszą rozkład jazdy tylko. Ciekawe. Pewnie po tym update'cie coś zmienili. Dobrze, drodzy Państwo, ale tym optymistycznym akcentem zakończymy nasz dzisiejszy odcinek i widzimy się już w następnym z kontynuacji tej trasy, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.